500 balonów w pokoju mojej siostry. Nie testujmy tego lepiej. Wariacie, co zrobiłeś? Potrzymaj. Będziemy się alkoholizować. Jakby ktoś się pytał, czy Martyna i Patryk mają dobry kontakt. Mama, czy mała? 3, 4. Jesteś tu karą? Tak, jestem. Odcinku na naszym kanale. I dzisiaj mega mocny filmik, ponieważ nieco inny niż ostatnio. Jest to filmik, w którym będę robiła niespodziankę dla mojej młodszej siostry z okazji jej 12 urodzin. Na jej oficjalnej imprezce urodzinowej niestety mnie nie było, przez to, że byłam po prostu wtedy na obozie w Hiszpanii. A jak wróciłam z tego obozu, to moja siostra wyjechała na obóz z koleżankami. Także troszeczkę się minęłyśmy, ale od razu po jej przyjeździe zrobiłam jej super niespodziankę razem z Patrykiem Ciachomem, którego możecie kojarzyć z innych filmów lub chociażby z Instagrama, na którego swoją drogą też was bardzo zapraszam, bo bardzo dużo się tam dzieje i możecie być ze mną na bieżąco. I wspólnie stwierdziliśmy, że zrobimy jej niespodziankę i wypełniliśmy jej pokój bardzo, bardzo, bardzo dużą ilością balonów. A poza tym kupiłam jej naprawdę gigantyczny prezent, który myślę, że... No zresztą, co ja mam tutaj zdradzać? Nagrałam fragment już po całym filmie, więc nie będę wam tutaj nic zdradzać, ale wyszło mega mocno. Bardzo się jej spodobało, zresztą reakcja była niesamowita. No i co? No zapraszam! Musicie obejrzeć, bo naprawdę jestem bardzo z tego filmu zadowolona. Fajnie wyszedł. Także najpierw zacznijmy od zakupów prezentowych, bo to jest bardzo ważna sprawa. Wiadomo, prezenty i te sprawy. Pierwszy moment na prezent dla Martyny to coś takiego kreatywnego. Martyna bardzo lubi malować, rysować, lubi jakieś takie ręczne robótki. Tu znalazłam jakąś kolorowankę 3D, też myślałam, że może jakiś taki drewniany, na przykład taka szafeczka, do tego jakieś farbki. Może sobie sama pomalować, jednak to sprawia takiemu dziecku w wieku 12 lat mega frajdę, tak myślę. Gigantyczny taki zestaw kreatywny, jakieś włóczki, farbki, jakieś tutaj gadżety, cekinki, więc w sumie mega fajne. Takie kozackie. Jezus Maria, przecież ja całe życie tego szukałam. Barwniki do tkanin. My kiedyś z Martyną właśnie sobie farbowałyśmy ubrania, ale robiłyśmy to chyba takimi zwykłymi pastelowymi farbami, więc teraz byśmy miały taki zestawik, tu są jakieś skrancze, jakaś opaska, można sobie pofarbować. Kozackie. Ja to chyba muszę wziąć. To jest coś, co ja uwielbiałam, jak byłam w wieku Martyny. Takie ręczne robótki z filcu i tam jakby jest taka igiełka, która jest tempo zakończona. Można sobie tutaj wbijać, jest jakby pokazany cały wzór, jak trzeba to zrobić. Jest mega łatwe do zrobienia, a strasznie fajne. Ja to uwielbiałam i chyba też wezmę. No, trochę się tego zebrało i to dopiero pierwszy sklep. A to nie fajne jest? Zobacz. Ale Pauluś, możesz się skupić? Nie zostawię tak bliźnie samej. Dobra, no, co mówiłaś? Jesteśmy jeszcze w Rossmanie i biorę dla Martyny jakieś kule do kąpieli. Patrzcie, Patryk przyszedł. Jestem śpiący. Ale zobaczcie, jakieś kule do kąpieli, taki zestaw kilku. Tutaj mamy pudrowy piankorób do kąpieli. Nie, to są arbuziki, to jest smoczy owoc. Tak, smoczy owoc, to są takie, które strzelają są w wodzie. I jednorożec. Perełki do kąpieli. A to jest jagodzianka. I to jest jednorożec, a nie jagodzianka. Ale tutaj też była jagodzianka. I też się na nim zastanawiałam, ale stwierdziłam, że jednorożec jest brokatowy i będzie fajnie woda po nim wyglądała. Tu są takie wszystkie rzeczy do kąpieli, ale Martyna uwielbia różnego rodzaju kule i w ogóle, także jej to biorę. Tu znalazłam jeszcze gumę balonową. No, jakaś ciastolina do kąpieli, także to też wezmę w sumie. Śmieszne. To jest chyba na tort. Zestawy papierowych kwiatów 5 sztuk. Dziecku kupiłam prezenty. I teraz pora na moje prezenty. Dla mnie. Są promocje, więc trzeba korzystać. Widzowie, będziemy się alkoholizować. Kłaczek. Piccolo, cherry. Nieźle, takiego jeszcze nie próbowałam. Moja siostra też, więc będziemy testować. Mamy ciasta, dwie napoleonki. Ola dzisiaj robi zamiet, czyli za tragarza. Ja już mam dosyć bycia tragarzowany. Weź mi sukienkę w dół, bo mi całą dupę widać. Robię tu się. Ale wzięliśmy też ciasto, takie różowe. Chciałam wziąć takie typowo okrągłe ciasto. Ale takie zwykłe okrągłe ciasta ze sklepu zazwyczaj są średnie, jeżeli się tego nie robi na zamówienie. Dlatego wzięłam taką roladę. Ona jest mega dobra, bo jest sprawdzona. Jest taka kokosowo, malinowo, waniliowo. No, mega dobra. Dlatego wzięłam ją jako taki torcik dla Martyny. I teraz szukam. Mamy konfetti. Jej, ale moi rodzice będą źli. Patera na to. Nie rób tego tutaj, ale był przypał. Jeszcze jakieś trzeba świeczki. Ty mi pomóż znaleźć cyferki 1 i 2. Bo ona chyba ma 12, nie? Czy 13? 21? Ona ma 12 chyba. Jezu, Aluna się ucieszy. Już się nie mogę doczekać jej reakcji, serio. Szybki haul zakupowy, co kupiłam. Bardzo dużo rzeczy w sumie z Empika. Nie jest to żadna reklama. Kupiłam takie chusty. W zasadzie to jest dla mnie, dla Martyny i dla mojej mamy, więc będziemy się tym dzielić za 14 zł niecałe. No i wziąłam taki różowy i taki zielony zestaw. Czy ty wzięłaś to, bo ci fituje pod warkoczyki? Nie. Te warkoczyki tak będę zaraz zdejmować. No ale to jest zielone i różowe. Bez kitu.
Nie zauważyłam. Ale tak czy siak wzięłam dla Marty jeszcze taką spilkę, bo taką bardzo chciałam. Też była na promocji, ale no, nie powinna mówić cen, więc nikt nie widział, nikt nie słyszał. Dla Martyny kupiłam jeszcze taką kurteczkę. Ostatnio moja mama mówiła, że jak była z nią w galerii, to właśnie bardzo się jej podobała. Zresztą mi też się ta kurtka podobała. Także też jej dam to w prezencie. Co ty mi tu robisz, mały głuptasku? Kupiłam taki zestaw, w ogóle to jest zarąbiste. Jeszcze Martyna przed swoim wyjazdem mówiła mi, że musimy znowu zrobić koszulki tie-dye, bo rok temu robiłyśmy, czy tam w sumie dwa lata temu. I strasznie jej się podobało to, jak razem to tworzyłyśmy. Także tym razem kupiłam taki zestaw, więc myślę, że jej się bardzo spodoba. Są tutaj farbki w różnych kolorach, w zasadzie takie barwniki. Jeszcze w zestawie jest taka opaska scrunchie. Nie mogę doczekać, jak będzie to rozrobić. Kolejny zestaw to jest taki zestaw kreatywny, bo moja siostra bardzo, bardzo ładnie rysuje, maluje. Ona jest tak typowa. Nie chcę ci nic mówić, nie? Ale pokazałaś tą stroną, gdzie jest cena. Moja siostra jest taką artystyczną duszą, więc myślę, że dla niej takie coś będzie wręcz idealne. Uwaga, to jest w ogóle hicior. Jaki kozacki, to jest piórnik. Patrz, patrz, to mi rusza. Kozackie, co nie? Ja bym była w jej wieku i bym dostała taki piórnik, to chyba bym się popłakała ze szczęścia. A teraz przecież mamy wakacje, niedługo będzie znowu wracała do szkoły. Tu jeszcze jej wzięłam jakieś takie rzeczy do szkoły. W sumie, aż oplułam się. Mama cię woła. Stwierdziłam, że skoro wzięłam piórnik, to fajnie by było, żeby sobie ten piórnik jakoś zapełniła. Tu mam w ogóle, patrzcie, taki notesik. Taki słodki, malutki. Będzie mogła sobie tam jakieś swoje sekreciki zapisywać. Zakreślacze akurat pomyślałam, żeby wziąć dla siebie. Ale no, zobaczymy. Takie zakreślacze mini. Jakiś taki zestaw krajów, one podobno są pachnące, więc jestem ciekawa i są kolorowe. Wzięłam zestaw z takim długopisem, który wiecie, jest ścieralny. Moja siostra tylko takimi długopisami pisze w szkole, najwygodniej jest jej. Plus, jak byłam w wieku, to w sumie też używam takich długopisów i tu znalazłam taki zestaw. Od razu jest taki długopis z takim słodkim lamą, która jest jednorożcem. Jeszcze są jakieś wkłady, klej i gumka taka do ścierania. To w ogóle moja mama wzięła. Jakby ja to kupiłam, ale moja mama stwierdziła, że to jest świetny pomysł i muszę to wziąć. I są to takie kwiatki do robienia. Nie wiem, czy będzie to robiłam, no, ale wzięłam to. I tutaj mam też, mówiłam wam to nawet na vlogu, takie filcowe robótki. To się nazywa i to jest taki portfelik, że można sobie samemu uszyć je, jak byłam w jej wieku. Uwielbiałam takie rzeczy. Tu jeszcze mam Piccolo oczywiście, no i jeszcze Lindorki. No i tak jak mówiłam na początku vloga, robimy jej niespodziankę, że będziemy w całym pokoju rozrzucać balony. Jak ona wejdzie, to po prostu jest full balonów wszędzie, także zobaczymy. Bo w sumie też mi też na tym polega, chcę zobaczyć jej reakcję i myślę, że będzie niezła. Ja kupiłam dwa zestawy balonów, 12 albo 21, jak kto woli. Także na torcik, ale taki torcik kupiłam. Jutro Martyna przyjeżdża, bo ona teraz jest na obozie. No nie dało rady zrobić żadnego na zamówienie ani nic z tych rzeczy. Plus, gdy ja byłam w Hiszpanii, to ona obchodziła takie swoje oficjalne urodziny z rodziną. Więc też nie było sensu brać takiego wielkiego tortu, a te torty takie gotowce, co są w sklepach. No, ciężko, żeby były dobre. Zazwyczaj no, nie smakują zbyt dobrze. Także wzięłam taką roladę, już kiedyś ją jadłyśmy i bardzo nam smakowała. W sumie też ładnie wygląda. Zamiast za tort będzie taka rolada. Kupiłam jeszcze napoleonki, ale to akurat dla mnie i dla Patryka, więc zaraz to je zjemy. Ej, w ogóle wróciłam ze Stanów, schudłam, wróciłam z Egiptu, schudłam, wróciłam z Hiszpanii i przytyłam. Czuję, że znowu będę tyła, więc nie fajnie. Do tych numerków, do tej dwunastki, bo teraz, że ona jest czerwona, to wziąłam też czerwoną do tego fiflaczka, co taką. A no jeszcze wziąłam balon, nie wiem, czy będziemy w stanie je napompować, ale są to takie gigantyczne balony z numerkiem 12. Myślę, że do jakichś foteczek będą fajne, plus nawet na pamiątkę, żeby sobie zachować. W tych balonach się bardzo długo trzyma powietrze. No i jeszcze jakieś takie. Kwiatko znalazłam. Gdzieś możemy to zawiesić. Odkąd to kupiłaś, byłem przekonany, że kupiłaś czapeczki. Teraz zrozumiałem, że to nie są czapeczki. Nie, to jest takie, co sobie rozwierzesz, można napisać na przykład tutaj happy birthday czy coś tam. A, jeszcze zapomniałam! Tu jeszcze mam jedną torbę. Zestaw do kąpieli. Martynka uwielbia różne kule do kąpieli, jakieś takie proszki do kąpieli, więc myślę, że to się jej mega spodoba. Mamy puder do kąpieli z brokatem w takim różowym kolorze. On będzie barwił wodę i tak sprawił, że ona jest taka błyszcząca. Tutaj za to na przykład są jakieś perełki do kąpieli. Arbuziak, czyli pudrowy piankorób do kąpieli. O, to może być kozackie. Strzelanki do kąpieli, czy takie wstrykające jakby cukierki, ale wiecie, wrzuca się to do wody i takie. Zobaczymy, zresztą ja takiego czegoś nigdy nie miałam, więc ona sama przetestuje i może wam powie. I tutaj jeszcze są kule do kąpieli też w takich żywszych kolorkach, żeby też zabarwiać wodę. To wszystko tak ładnie pachnie. I my już mam zatkany nos, to ja i tak to czuję, więc kozacko. Tu jeszcze jest jakaś kula do kąpieli, taka fioletowo, różowo, niebiesko, żółto, tęczowa po prostu. No i nawet nazywa się morska tęcza. No jest taka kula. Wygląda całkiem ciekawie, czyli guma balonowa ciastolina do kąpieli. Nie wiem, sama sobie przetestuję. Także sporo jest tych rzeczy, różne kategorie, myślę, że się jej spodoba. Myślałam jeszcze, żeby za to wszystko kupić jej po prostu jakiś wielki zestaw lalecie Color Surprise, bo moja siostra je uwielbia, ale z drugiej strony też jest coraz starsza, coraz mniej się tym bawi, więc to też uważam, że bez sensu jest wyrzucić na coś, czego nawet nie użyję. A tak to chociaż tym wszystkim pobawi, rzeczy do szkoły się jej przydadzą, jakieś do kąpieli też się jej przydadzą, jakieś kreatywne zestawy. Ona to lubi, więc na pewno będzie się z tego cieszyła. No i chciałam takiego pewniaczka, że raczej się jej powinno spodobać. Tymczasem bierzemy się za to niepompowanie balonów, bo tego jest sporo, także mam nadzieję, że uda nam się to w miarę szybko zrobić. Sorry, że mi było widać gacia i moje fałdki, ale nie wnikajmy w to. Thank you.
czarne. O, no to fajnie, bo czarnych nie mamy w sumie. Patryk! Nie rób mi tak, bo ja głuchnę. Wiecie, jak Patryk mi przywalił palcem? To będzie obrzydliwe, ale pokażę moje stopy na nagraniu. Jesteś stópkarą? Tak, jestem. Pokażę wam. Masakra, to jest straszne. Czy wy to widzicie, co on mi zrobił z tym palcem? Ale to nie było celowe. Jest tak spuchnięty. Mój palec normalnie nie ma tego białego, co tutaj jest. Ja się najbardziej boję, że będzie mi schodził palc na wtedy to chyba cię zabije, Patryk. Jak ktoś ogląda moje Instastory, to dobrze wie, że właśnie Patryk poza zbitym moim palcem jeszcze dodatkowo rozwalił mi wargę. Teraz tego nie widać, ale... Ale przepraszam bardzo. Jak wyglądało rozwalenie wargi? Oglądaliśmy Stranger Things. Leżeliśmy. I... Był straszny moment w filmie. Ja miałem tak rękę. I psz, nie chłop, co? To wyglądało tak, że ja miałem tak rękę i zrobiłem nie takie... testujmy tego lepiej. I zrobiłem takie, bo się wysłyszałem tak... Przez to mnie rozciął wargę, ale wiecie w ogóle, ile jest krwi w ustach. Ja byłam w szoku, jak mi zaczęło to lecieć, to bez kiedy Patryk myślał, że ja nos złamałam. Ale serio, tak to wyglądało początkowo. Ale się przeraziłam też. No wiem, ty byłeś jeszcze bardziej chłopczysty niż ja, ale też miałam takiego laga, bo ja nie wiedziałam, czy to mi ząb złamał, czy nos. No. Leci krew z wargi, ciekawe czy mi się rozłam. No bo nie wiedziałam, bo ja miałam tutaj całą buzię w tej chwili. A tak naprawdę sytuacja prawdziwa wyglądała tak, że Paula dorwała ptaka i go chciała rozgryźć, żeby tak ją opętało. Aha, a zwany jesteś normalnie. Boki zrywać! Boki zrywać! Jak robimy ktoś, jak się nawołuje balona? Dobra. 3, 4. No nie, no nie! No Patryk, no przestań! No przestań, bo wejdzie na mnie! Jestem! Wygrałam! Ale emocjonująca. Jeszcze raz! Niebieskie obierz. 3, 4. Widzowie, to jest niesprawiedliwe. Miał być napompowany balon, nie ale było powiedziane jak. Ale miał być ładny balon, teraz nie pasował do naszego wystroju. Mamy na razie tyle. Tyle wyszło z naszego wygłupiania się. Pierwszy. Mamy jednego trupa na tutaj ten. A na razie wydaje się tego całkiem sporo, jak na to, że pompujemy to nie wiem, z 15 minut. Chyba już wystarczy, zaraz się trzaśnie. O Boże! Boże, nie słyszę na jedno ucho. Wystraszyło. Bo na coś wystarczy palec, a jeszcze ucho. Patrzcie, jakie kozackie. Byłam pewna, że te lifehacki nie działają. A jednak. Teraz ich to zdjąć. Tak, podtrzymaj. Ale mnie tutaj obśliniło. Jezus Maria, nie. I nosek. Jaki duży chłop, ta? Trochę za późno się skapnęłam z tą niespodzianką dla mojej siostry i nie mogliśmy jechać do żadnego gumisia, ani do Bony, ani do żadnej hurtowni. Wtedy było na pewno... Ale robisz efekty specjalne, wow. Myślę, że by o wiele łatwiej było znaleźć fajne balony, po prostu byśmy wzięli 3 konkretne kolory i tylko na nich się skupili. Ale mieliśmy tak naprawdę jedyną możliwość, czyli Oshą. Dlatego kupiliśmy tylko takie paki z miksem kolorów. Ale w zasadzie nie są brzydkie, bo są takie całkiem żywe, więc... O Jezu, Patryk! Wariacie, jakie cyce zrobiłeś! Patrzcie, złączeni. Śmieszne. Oni są bez kitu, bracia siamscy. No mówiłam! Zostaw ich, są super. You're no hero, so don't act like it. Please don't treat me like I'm your psychic. Co uważasz? Trzeba sprzątać. A to są twoje rzeczy. Ja w ogóle cały balona połknąłem. Jak połknąłeś balona? Bo jakby była dziurka i wychodziło z niego powietrze i wychodziło i z jednej i z drugiej. Ja potrzebowałem balona gdzieś tu. O Boże. No a potem mi go rzucił na kolano i taki mokra spływa ślina z niego. No także tak, jak mamo oceniasz? No ładnie, ładnie. Myślisz, że Martynka się ucieszy? No myślę, że bardzo się ucieszy. Kontynuacja. Ale fajnie. No to czemu tego nie wyłączyliście wcześniej? Taki chodek, miała uczyła wiatrak. Nikt nie wpadł na ten pomysł. Dawaj, Patryk! Woo! Patrzcie, ile tego tu jest! Ja pierdzielę, jak to wygląda! Szkoda, że ten aparatarz tak bardzo tego nie oddaje, ale no, jest dużo naprawdę. Two million fucking views and growing, follow my accomplishments. I mean,
Cause I do work my ass off. Back up in the game like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart. Zrobiliśmy to w trochę złej kolejności, bo powinniśmy chyba najpierw sprzątać w tym pokoju, a potem dopiero pompować te balony. No ale Martyna będzie dopiero jutro o 16, więc jeszcze mamy jutro trochę czasu, żeby ewentualnie dopompować resztę. Może jeszcze coś dokupimy, nie wiem, sama. Kolejne 200, mówisz? Hmm. Ja bym chciała, żeby cały ten pokój był tak wypełniony, ale to tyle pracy by było. Serio? Robimy to? Serio? Serio mówisz? O Jezu! Dąbowaliśmy balony, tymczasem chłopaki się bawili. Promiś i Fado. Promi to jest ten futrzasty, a Fado to jest ten długi. Jak tam chłopacy? Fajnie było? Fajnie było? Zarąbiście. Podobało wam się? Stój. No chyba fajnie. Siema widzowie, dzień drugi pompowania balonów. Kaszę niezmiennie, tym razem też jeszcze Patryk dołączył do mojej choroby. Ale mamy dodatkowe 3 paki balonów, że jest tego sporo. Hope it lasts the way, bright until yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I need direction. Somewhere where is yours, I've had mine and it's... Dobra, moi drodzy, update'ik. Troszkę się ogarnęłam, bo jak widzieliście, moja cera jest w stanie masakrycznym od powrotu mojego z Hiszpanii. Dlatego wam nie pokazałam, ale rozwiesiłam tutaj takie fiflaki. Takie, wiecie, chorągieweczki. Tutaj jeszcze patrzcie, jaka ładna dwunasteczka. Wygląda trochę jakby było helem nadmuchane, ale po prostu za niteczki przyczepiłam tutaj do góry do tego... No... Tam, gdzie się firanki trzyma. Tutaj czeka ciasto. Sama jestem ciekawa, chcę już je naprawdę zjeść. Mamy też kieliszki do szampana. Szampan teraz się chłodzi w lodówce, więc jeszcze czekamy. No i co, tutaj jeszcze trzeba powoli ogarnąć. W ogóle moja mama wczoraj sprzątnęła ten pokój, bo jak widzieliście, nie było tutaj zbyt pięknego porządku. Także dzięki, mamo. Buziaki dla ciebie. Ale moi rodzice właśnie pojechali już po Martynę, więc obstawiam, że plus minus godzinka i wrócą. My pompujemy już ostatnie balony. Mieliśmy na początku 200 balonów, ostatecznie wyszło 500 balonów w pokoju mojej siostry, więc no, jest mocno. Moja mama mi właśnie napisała wiadomość, że już jadą, bo jak wcześniej wspomniałam, moja siostra teraz wraca z wycieczki i właśnie moi rodzice pojechali ją odebrać, więc myślę, że kwestia, nie wiem, 15 minut już będą, więc ja nie wiem, tak nie mogę się doczekać jej reakcji, serio. A tak wyglądają te prezenty, tutaj położyłam statyw, będzie nagrywane z jednej perspektywy, a ja tutaj będę sobie stała z tym konfetti i będę nagrywała z perspektywy drugiej. Spodziewałaś się tego? A jak się zestresowałaś, to jest u mnie w pokoju. Się pewnie zestresowałaś, że ktoś ci już coś zrobił. No. Nie, tak. Pewnie najbardziej się bałam, że mama mi ubrania z szafy wyjęła. Na styk zdążyliśmy wszystko napompować. Masz tu 500 balonów. Ponad 500 balonów. Polak, wyjeżdż nam. Hej! Polak, nie! Ja jeszcze powiedziałam, że może wieczorem Paulina przyjedzie. A teraz to niespodzianka? O, tak, ale smutno się zrobiło, co ja tak powiedziałam. Martyna. Smutno się zrobiło? Nie, jeszcze na urodziny. A to nie wszystko, Martyna, jeszcze mam dla ciebie prezent. Gdzieś tam jest, musisz znaleźć w sumie. Musisz przemieścić się. Nie. Chciałaś tą kurteczkę. No, to jest tam, co patrzyłyśmy kiedyś. Ja miałam kupować wtedy, mamo, pamiętasz? Są takie chustki, też masz taką podobną. No, takie apaszki. Kupijemy swoje drogi. Stolak. I tylko piccolo. Cherry.
dobra. No. Dobry, no. To jest to, co miałam już. Takie. Tak? To jest chyba piankorup, tak. Jakoś tak. W ogóle jak ostatnio to otworzyłam i leżało mi to na wannie, to ty sama mi to wysypałaś chyba. Nieprawda. Nieprawda. Znam to od ciebie. Nieprawda! No nie, no dobra, ale to będzie dla ciebie. Schowasz sobie, żebym nie znalazła. To też ci chyba zabarwi wodę, no. A ja polubiłam w sensie te takie klamry. No wiem, no bo dostałam od Tosi taką czarną. Ładna, bardzo. No to dobrze, dobrze. No, możesz tam sobie jakieś sekreciki swoje pisać, albo jakieś notatki ważne do szkoły, czy coś. Jezu, jakie to jest słodkie. No, do piórnika możesz schować. A swoją drogą masz też nowy piórnik. Ale ładnie. No, kozackie, jest takie urocze. Jeszcze zobacz, jak w środku fajnie. Jest tyle miejsca na jakieś kredki, mazaki. Ja miałam taki materiał takiego pieska i mi się te kredki powbijały na materiał. O nie, no to tu myślę, że masz dużo miejsca na jakieś mazaki, kredki, ołówki, długopisy, na tu jakieś pieniądze jest... nawet. No jak już ci kupiłam piórnik, to musiałam ci też kupić jakieś rzeczy do szkoły i tutaj ci kupiłam jakieś takie mazaczki. No i znowu ceny nie odkleiłaś. Nie, no po prostu żenada. Niczego ceny nie odkleiłaś. Żenada. No możesz to używać do wszystkiego, nawet do jakichś szydełek czy coś, żeby sobie jakoś ozdobić. A ja właśnie miałam, wiesz co robić? Nie wiem, czy wiesz, scrapbook takiego. I to jest taka... To jest jakby bullet journal czy coś? To jest takie coś, że robisz taką notatkę o na przykład jakiejś osobie, na przykład załóżmy Billie Eilish i tam masz tak wszystko narysowane, jakieś, masz ją narysowane. Masz tam jakieś ciekawostki o niej i w ogóle to jest inne. I tam różne... Co to zrobił Patryk? Nie, takie... to mi sam pękło. Różne naklejki. To są pastelowe farby. Tak, tak, pokaż, jak one wyglądają. Właśnie byłam ciekawa. A ja, o kurde, ładne. Ja zawsze nigdy nie miałam pastelowych kolorów farb i zawsze mieszałam z białym. No nie, no to teraz już miałeś, to już musiała się męczyć. Lindorki, najlepsze. Kluczowe robótki. Taki a portfelik. Miałam kiedyś coś takiego. A nie umiałaś tego zrobić. Tak. To jest mega łatwe. Wiem. Ostatnio znalazłam taki z flaminkiem i zrobiłam to chyba w 5 minut. No właśnie. Najlepsza rzecz. Do tie-dye. A ja ci ostatnio mówiłam. Mówiłam o tym nawet na vlogu. No. Teraz opowiadaj, jak było na obozie. Fajnie? Bardzo fajnie. A w Egipcie? Bardzo fajnie. No w sumie od tego momentu praktycznie wcale się nie widziałyśmy, bo Martyna wróciła z Egiptu z rodzicami akurat tego samego dnia, kiedy ja wyjeżdżałam do Hiszpanii. Nawet się nie widziałyśmy, bo ja wyjeżdżałam rano. No ja byłam w Hiszpanii, też było fajnie. Jak słuchać po moim głosie, ja udanie. Ja też mam dla ciebie. O, kurczaki, to mnie zaskoczyłaś. Bardziej słodkie czy słone? Słodkie. No, słone. Słodkie, ale co może być? Baton. Nie. Ciastka. Nie. Czekolada. Tak, teraz picie. Weź kamerę na mnie. O kurde, żelusie! Zjadam to są to takie, co na wagę się bierze, co tylko nie? Tylko jedną piankę zjadam. O Boże, co niebieski musi być pyszny, ja chcę tego niebieskiego. Tylko jedną piankę zjadam. Dobra, to jemy. Były takie neonowe kolory, mam jeszcze tutaj pomarańczowy. Patryk się śmieje z czegoś nieszczęścia typowe. Jakby ktoś się pytał, czy Martyna i Patryk mają dobry kontakt, jak widać, tak. O kurde, Martyna! Pochwal się, co wygrałaś na obozie. Nagrodę publiczności mam talent. No i co to jest? Tańczyłam do Ocean Eye, ja już. Gratulacje. Gratulacje. Druga ręka. Okej, okay. Gratulacje. No. Dobra, uwaga, mamy dla Martyny wyzwanie, już jej o tym powiedzieliśmy. Może... O Jezus, mój. Już pękł. Nie pękł, bo widziałyśmy go. Widzieliśmy. Nie powiemy, nie powiemy. Ale jak go znajdziesz, to ja ci daję dychę. I Patryk też ci daje dychę, więc łącznie dwie dychy masz do wygrania. Nie, to jest nie fair. Bo tu jest 500 balonów. Już pewnie 300. No w sumie teraz jak popękały, to może być mniej. Tylko teraz cały czas. Ja ci powiem tak, on jest bliżej niż ty sądzisz. Możemy podpowiedzieć kolor, ale w sumie to tak. No nie. Możemy ci powiedzieć, jaki to jest mniej więcej odcień. To jest mniej więcej między. Nie jest żaden róż, czerwień, nie jest taki ciepły, tylko to jest raczej chłodny odcień. Ale wy go teraz widzicie, jak ja tak chodzę tutaj? Tak, widzimy. On jest na łóżku? Nie mogę powiedzieć. Czyli tak. Dawaj, dawaj, dawaj. No dobrze szukasz, że tak ci to powiem. Jest, nie wiecie, jak... To nie jest ciężko, cały czas obok niego przechodzi. Go z 3 razy to ty już go przewaliłaś. I tu wejdzie. No. On jest połączony tak, że on jest jednokolorowy, czy on też jest jeden balon? Nie, są jeden kolor jest, ale podwójny balon. Jak to jest, no? Taki bardziej chłodny odcień, ale bardziej niebieski, zielony. Tak, to ten!
Wiesz, ile razy ty go już przewaliłaś? No. Stoisz, patrzysz na niego, przewalasz go na bok. Coś tam. Jak pompowałam jednego, to drugie się od razu pompował. Czyli miałem gdzieś tej dziury. Tak, one są złączone jakoś. Specjalnie takie kupiłeś, czy takie niechcący? Nie, niechcący, to jakiś problem. To są normalne bazy jak te. No. Boże, jakie słodziak. Dawajcie dwie dychy. Chcieliśmy ci na... Aha, chciałam powiedzieć, że chcieliśmy ci łyżkę dostać. No dobra, dam ci dychę. Ja ci dam w samochodzie, mam parę. Oficjalne przekazanie na bliźniaków. Nara, stara. Ej, czekaj. Czy na pewno zostawiłeś łapkę w górę, subskrypcję i komentarz? Jeżeli nie, to radzę ci to zmienić, bo moja twarz będzie cię prześladowała w nocy, także będę bardzo wdzięczna, jak zostawisz po sobie ślad na tym kanale, także wiesz co robić i do kolejnego filmu.